Nadszedł maj, jest piękna pogoda, więc można stwierdzić, że sezon wyprzedaży bagażnikowych został otwarty. I też 6 maja w niedzielę oraz 7 maja w poniedziałek, akurat to był dzień wolny od pracy w Anglii, można było wybrać się na lokalny carboot, gdzieniegdzie organizowane od święta do święta, a gdzieniegdzie akurat organizowane są praktycznie mówiąc co tydzień, jak tylko jest pogoda. Można wyrywać naprawdę bardzo ciekawe sprzęty, bardzo ciekawe gry. Jedyny problem, jaki tutaj był w moim przypadku, to kamerka, z której korzystałem, była w stanie nagrać tylko 30 minut filmu i też nie jest to najlepszej jakości, ale powiedzmy, że coś można zobaczyć. Udało mi się być jakoś 10. samochodem parkującym i też byłem jednym z wcześniejszych nabywców, tak więc dostępność towaru oraz możliwość przeglądania jest znacznie większa niż jeżeli przyjedzie się na przykład godzinę, 2 godziny czy 3 godziny później. Gościu tutaj rozkładał swoje sprzęty. Miał Xboxa 360 z Kinectem plus 2 kontrolery. Chciał to sprzedać za 40 funtów, ale był skłonny do negocjacji. Wyłożył również ZX Spectrum w bardzo dobrym stanie. Z tym, że ja zbytnio nie jestem zainteresowany tego typu sprzętami. W sumie nigdy wcześniej nie miałem z tym styczności, tak więc w sumie są mi obojętne. Tego ZX Spectruma chciał sprzedać za 15 funtów, co mu się udało, a tego ZX81 za 10 funtów. I mówił, że sprzęty są sprawne na chodzie, no tylko trzeba by je było dobrze doprowadzić do stanu używalności. Ale sprzęty w 100% są na chodzie. Też mówił, że tego ZX81 nabył w 81 roku. Od nowości go posiada. Tak więc to był jego pierwszy komputer osobisty. I jest również rozszerzenie pamięci do tego komputera. Instrukcja zawierała sporo programów, które można było pisać, uruchamiać. Tak więc myślę, że dla miłośnika starych sprzętów była to naprawdę konkretna okazja, a ja głównie koncentrowałem się na sprzętach typu konsole, osprzęt oraz gry. Tutaj również miał całą torbę Skylandersów za 5 funtów i PS1, za to chciał 2 funty. Był to model 9002, jak dobrze pamiętam. Tu też jako jeden z pierwszych nabywających miałem okazję zapoznać się z tymi wszystkimi grami, ale to uczyniłem nieco wcześniej, jeszcze nie miałem odpalonej kamerki i udało mi się wyrwać kilka naprawdę rewelacyjnych gier, po czym rzuciło się na to reszta tych łowców. Tych dwóch kolesi to są akurat główni łowcy na tym carboodzie, przebierają w tych grach, z którymi ja już wcześniej miałem okazję się zapoznać, tak więc wybierają to, czego ja nie chciałem. Tutaj też powolutku ludzie się rozkładają. Gość wysypał z reklamówki całą chmarę różnego rodzaju sprzętów, gdzie między innymi był Nintendo DS. Z jednej strony był troszeczkę no nie wiem, coś było z tym DS-em nie tak. Nie był pęknięty, ale tak jakby był rozkręcony czy coś. Czy coś tam poszło w nim. W sumie nie byłem tym zbytnio zainteresowany. Chciał za to 3 funty. Być może na chodzie, być może nie. Jedynym plusem tego sprzętu jest to, że jest w stanie odpalać gry z Game Boy Advance. A tak poza tym w sumie nie jestem wielkim miłośnikiem gier na DS-a. Czasami właśnie w takiej chmarze sprzętu można znaleźć jakiś kontroler, czy to na PS3, czy to na PS2, albo nawet na Xboxa. Też dobrze zawsze przyjechać wcześniej, ponieważ można natrafić na takie motywy, że gość czy gościuwa po prostu wykłada jakiś box samochodu i tam są ciekawe gry, czy też jakaś konsola. Na tym carboodzie w niedzielę miałem okazję właśnie wyrwać 2 spoko konsolki, ale to pokażę wam później. Tak, tu gość wyłożył boxa, można to sobie przejrzeć jako pierwszy. No w sumie nie było nic ciekawego, ale wiecie, zawsze jest jakaś okazja.
Tak też, no, problemem było tylko to, że ta kamerka była w stanie nagrać 30 minut filmu, ponieważ miałem zbyt mało pojemnościowo kartę pamięci. Być może z czasem załatwi się nieco bardziej pojemną, tak więc będzie można coś więcej nakręcić. A było naprawdę sporo fajnych motywów, jak wyrwałem Gana na PS2. To był Gun Logic 3 Predator. A tu w tej stercie kabli udało się wyrwać mi kontroler na PS2, ponieważ potrzebuję bebechy, gdyż mam bardzo fajną obudowę do kontrolera z PS2, z tym, że bebechy są w nim niesprawne. Tutaj już gry były przebrane przez tych łowców, pozostawili tylko Fallout 4, a gościuwa miała naprawdę sporo gier na PS4. Tu gościu z miejsca wystawia karton z grami oraz swoim sprzętem. Ja rzuciłem się bardziej na gry, ponieważ ten osprzęt tam jakoś nie bardzo mnie interesuje i też miał tam Nintendo 64, za które chciał 15 funtów, z tym, że bez kontrolera, bez kabla wideo, tylko była konsola i ten, i zasilacz. Tutaj przeglądam gry, 1 funt za sztukę. I tu nabyłem sobie jeden tytuł z tych gier, co moim zdaniem w miarę się opłaciło. A tego gościa słyszałem, że on tam policzył jakoś chyba 2 funty za tego Gana i 2 funty za kontroler do PS3. Tak też na bank się opłaciło. No tu jest sterta gier na PlayStation 3 i PlayStation 4, z czym też miałem okazję się zapoznać. No a szkoda, że nie udało mi się nakręcić motywu, jak gościu miał na sprzedaż 2 Amigi, w tym jedną Amigę 500 w idealnym boksie. I też było sporo innych sprzętów, no ale trudno. Kamerka padła. Amazing.
Amazing. Amazing. Music.